po was królestwo. I choć dla tych, którzy nie wierzą, wydaje się to głupotą, ale głupotą jest to dla tych, którzy giną. Natomiast mocą realnie zmieniającą życie, to co teraz usłyszycie, będzie dla tych, którzy uwierzą. Ja też tak jak wy kiedyś usłyszałam o Jezusie. Nie byłam pewna, czy w ogóle wierzę w Boga, czy też nie. Zastanawiałam się, czy jest realny, czy nie. Żyło mi się w sumie całkiem dobrze. Zastanawiałam się, czy go potrzebuję do swojego życia. Ale jednak pochyliłam się nad tym i zaczęłam się zastanawiać. Stwierdziłam, że jeżeli to jest prawda, że Bóg jest Bogiem mocy, że jest Bogiem miłości, że przychodzi i daje pełnię, że przynosi tylko szczęście, że jest cudownym Ojcem, który kocha, który chce, żeby życia, to ja zapragnęłam go poznać. Otworzyłam swoje serce na niego. Każdy z was ma w swoim sercu takie małe ziarenko, które przychodzi, ziarenko wiary, które sprawia, że szukacie Boga, że szukacie Jezusa, że się zastanawiacie, czy On jest realny. Ciężko, wołacie do Niego, ale tak naprawdę nie zapraszacie Go do swojego życia. Ale teraz, gdy to słyszycie, macie możliwość zawołać do Niego. Ja pragnę Cię poznać, takiego jakim jesteś, Boga miłości i Boga mocy, który gdy przychodzi, to realnie zmienia życie. Ja sama skończyłam Wydział Prawa w tym mieście. Pracowałam, mam męża, dwoje dzieci, a jednak w głębi siebie czułam pustkę, że to wszystko, kariera, pieniądze, rodzina, że to nie daje satysfakcji, że wewnątrz siebie człowiek zdobywa coraz więcej i więcej i to nie zaspokaja, że jest pustka, że musi być coś więcej. Dlatego się zaczęłam zastanawiać, czy Bóg jest realny i do takiego Boga zawołałam. Jeżeli to prawda, to ja chcę Cię poznać. Otwieram swoje serce, mówię dla Ciebie, sprawdzam. Daj mi się poznać realnie taki, jaki jesteś. I przyszedł do mnie realnie Bóg. Bóg, który jest Bogiem miłości i mocy. Nie jakaś marionetka, nie ktoś, kto nic nie może. Tylko Bóg, który pragnął mieć ze mną relację. Który pragnął ze mną mieć relację miłości. Dla takiego Boga otworzyłam swoje serce. Powiedziałam do Niego, tak chcę Cię poznać. Chcę zobaczyć, jaki jesteś realnie. I takiego poznałam. I On zmienił moje życie. W moim życiu nie ma pustki. Ja jestem tylko szczęśliwsza. W moim życiu jest tylko więcej miłości. Moje życie, ja żyję pełnią życia. Otworzyłam dla Niego swoje serce. Powiedziałam, pragnę Cię poznać. Ja doznałam uzdrowień. Zostałam uzdrowiona z gruza piersi, z Hashimoto. Ja nie choruję. Kładę ręce na moje dzieci, manifestują się uzdrowienia. To jest normalne życie chrześcijanina, bo Bóg jest realny i realnie działa w życiu. Uzdrawia ludzi z depresji. Ludzie są uwalniani z nałogów. To nie jest jakiś Bóg, który nic nie może. To jest Bóg, który jest Bogiem mocy. On swoim słowem stworzył ten świat. Otwórzcie swoje serce, zawołajcie do Niego, powiedzcie, sprawdzam Cię. Jeżeli to prawda, to ja chcę Cię poznać, chcę Cię poznać takiego. A On tak jak przyszedł do mojego życia, przyjdzie do waszego życia. Bo teraz, kiedy słyszycie ten głos, przybliżyło się do was królestwo. Teraz słyszycie Ewangelię. Ewangelia to jest dobra nowina. Dobra nowina do waszego życia. Wystarczy, że z tego miejsca, w którym teraz jesteście, sami zawołacie. Ja chcę Cię, Jezus, poznać. Ja chcę zobaczyć, jaki jesteś naprawdę. Ja chcę, żebyś zadziałał w moim życiu. Tak jak oni mówią, że działasz, że jesteś Bogiem mocy. A On tak jak działa w naszym życiu. A sprawdź Go, zawołaj do Niego. Powiedz, sprawdź, chcę zobaczyć, czy żyjesz, czy istniejesz i czy działasz. Zawołaj z tego miejsca, w którym teraz jesteś. A On zadziała w twoim życiu, tak jak działa w naszym. Amen.